Drogi księże rektorze, wychowawcy, ojcowie duchowni, wykładowcy, księże Józefie, księże proboszczu, czcigodni kapłani z dekanatu, przyjaciele naszego przyszłego diakona Jana, drugie siostry, druga rodzino, kochani bracia i siostry, i ty, drogi nasz kandydacie, czy już wybrany do tego, aby przyjąć te święcenia, Janie Hanna. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Dzisiaj gromadzimy się tutaj, w tej naszej świątyni, pod wezwaniem świętego Jana, narodzenia świętego Jana Chrzciciela, aby przeżyć tą uroczystość. Myślę, że to jest takie szczególne wydarzenie, dlatego że coraz mniej mamy takich uroczystości, gdy widzimy, jak młoda osoba, młody mężczyzna podejmuje decyzję, aby iść całkowicie za Panem Bogiem. Dlatego w kontekście tych święceń diakonatu chciałbym, abyśmy się dzisiaj jeszcze raz przyglądnęli naszemu powołaniu. Jakie jest to nasze powołanie, do czego żeśmy zostali wezwani i tak naprawdę jakie cele nam towarzyszą w naszym życiu. Ta Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy przy okazji tych święceń z Ewangelii według świętego Łukasza, mówi nam, że Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości. Dzisiaj święcimy tutaj Jana, jutro następnego kandydata do diakonatu święcimy w Stryju. Akurat Ewangelia się w pełni realizuje, dlatego że wysyła ich Pan Bóg po dwóch. Ale to jest bardzo ważne, że Pan Bóg ich wysyła, dokąd chce, zamierzał przyjść. Właśnie w naszym powołaniu to jest bardzo istotne, abyśmy my jako kapłani, jako osoby poświęcone Bogu, abyśmy mieli tą świadomość, że to nie my sobie sami wybieramy, że to nie my sobie sami planujemy, że to nie my sobie sami jakieś mamy swoje osobiste ambicje, które chcemy zrealizować, ale tak naprawdę to jest powołanie, które Bóg daje. To Bóg wybiera. To Bóg daje nam ten dar, abyśmy byli blisko Niego, abyśmy żyli w takiej pełnej zażyłości z Nim. I to jest bardzo ważne, abyśmy mieli tą odwagę na to powołanie cały czas odpowiadać. Nie tylko w tym jednym momencie, kiedy obieramy Pana Boga, ale ciągle, codziennie. To jest ciągła walka. To jest ciągłe pragnienie bycia blisko Boga, ale ciągła rezygnacja ze siebie, aby iść za Bogiem. W tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasz bardzo wyraźnie podkreśla, że ci uczniowie słuchają Jezusa. Dzisiaj w czasie komplety będziemy się modlić wszyscy kapłani, siostry zakonne, czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj Izraelu, Szema Izrael. Jest bardzo ważne, abyśmy słuchali Boga, abyśmy szli za Bogiem, abyśmy ciągle w sobie tą wiarę rozwijali przez słuchanie Słowa Bożego. Diakon, posługa diakonu, służba w Kościele diakonu jest bardzo związana ze Słowem Bożym. Myślę, że jest to bardzo ważne dzisiaj, abyśmy podkreślali tę posługę Słowa Bożego. Bo w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, my tak naprawdę potrzebujemy dzisiaj takiego żywego Słowa. Popatrzcie, ile wiadomości dzisiaj mamy różnych. Ciągle słuchamy różne wiadomości, informacje. Zazwyczaj przeważnie to są wiadomości negatywne. A my tak naprawdę wszyscy jesteśmy spragnieni takiej dobrej nowiny, dobrego słowa. Nawet zwróćmy uwagę, jakich słów używamy w codzienności, gdy między sobą rozmawiamy. Zazwyczaj osądzamy, krytykujemy, jesteśmy niezadowoleni, narzekamy. Taka jest nasza dzisiaj codzienność, niestety. Ale myślę właśnie, że tej całej naszej niezadowolności, czy takim, jakiejś takiej ciemności, którą mamy w sercu, jest bardzo ważne, byśmy dzisiaj byli gotowi przyjąć Słowo. Potrzebujemy tego, aby to Słowo nam ktoś doniósł. I właśnie diakon, kapłan, biskup jest powołany do tego, aby być tym narzędziem, które głosi Słowo. Dlatego
Janie, dzisiaj, gdy Pan Bóg daje Ci tą łaskę święceń, daje Ci też dar, abyś był tym, który głosi Słowo Boże, żywe Słowo. Abyś tym Słowem żył, abyś tym Słowem był przeniknięty, abyś nie nauczał ludzi tego, co mają robić, abyś nauczał ludzi tego, czym sam żyjesz, czego sam doświadczasz, abyś był naprawdę narzędziem w ręku Boga. Jezus powiedział do swoich uczniów, których wysłał, czyli do wszystkich nas: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wydawałoby się, że teraz, odkąd już nie mamy czasów radzieckich, że mamy więcej kapłanów. Kiedyś, na pewno dzisiaj byłby świadkiem ksiądz Józef Legowicz, który tutaj był sam jeden na cały tutaj region, który wtedy obsługiwał, nie wiem ile, 18 czy ileś parafii, a dzisiaj tutaj jest pewnie z 18 kapłanów na tym miejscu, pracuje. Wydawało się, że dzisiaj mamy wystarczającą ilość kapłanów. Ale widzimy ciągłą potrzebę, że jednak trzeba zgłębiać to Słowo. Tak naprawdę to nie zależy od ilości, ale od jakości życia, od jakości świadectwa, od jakości głoszenia Słowa Bożego. Od żywej wiary. I tej wiary nam dzisiaj potrzeba, bracia i siostry. Dzisiaj ciągle mówimy wszyscy, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, że coraz mniej ludzi uczestniczy w sakramentach, że coraz mniej ludzi się modli, że widzimy taką ciągłe odchodzenie od kościoła, że brakuje nam młodzieży. Ale dlaczego tak się dzieje? Zadajmy sobie to pytanie. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego dzisiaj tracimy tą wiarę? Dlaczego dzisiaj tak łatwo odchodzimy od Pana Boga, rezygnujemy z Niego? Czy to nie jest nasz wybór? Czy to nie jest to, że za mało żyjemy dzisiaj Bogiem? Za mało jesteśmy przeniknięci Jego Słowem? Za mało napełnieni Jego miłością? Że to my wybieramy, że się zachwycamy rzeczami tego świata? A tak naprawdę brakuje nam czasu, brakuje nam chęci, aby zachwycić się Bogiem, aby żyć Bogiem, aby Pan Bóg stał się naszą pasją, naszym powołaniem. Jezus, gdy wysyła swoich uczniów, nie daje im jakiegoś takiego pełnego wyposażenia. Nie wiem, można by powiedzieć, że każdy, kto wysyła, ma jakąś strategię, wyposaża swoich żołnierzy w rzeczy konieczne. Jezus mówi wprost: oto wysyłam was jak owce między wilki. I to jest prawda, bracia i siostry. Dzisiaj być kapłanem, być diakonem nie jest łatwo. Może jeszcze ileś tam lat temu wydawało się nam, że bycie kapłanem jest jakimś prestiżem, ma jakieś znaczenie, jesteś kimś. Dzisiaj już te czasy minęły. Dzisiaj naprawdę trzeba mieć odwagę, aby być kapłanem. Dzisiaj naprawdę trzeba żyć Słowem Bożym, żyć bardzo blisko Boga, aby być prawdziwym kapłanem, nie wykonawcą. Nie przedstawicielem Kościoła, ale by naprawdę być apostołem. Tym, który głosi, tym, który całym swoim życiem daje świadectwo o Bogu, o żywym Bogu. I takich dzisiaj kapłanów potrzebujemy. Takiego świadectwa żywego. Właśnie dzisiaj Kościół tego oczekuje od nas. Jezus mówi: nie noście sobą krzosa, ani torby. W tych słowach bardzo konkretnie nam mówi, że nie daje nam żadnego zabezpieczenia. Nikt z nas nie ma gwarancji, że będzie miał za co żyć, że będzie żył w dostatku, że będzie zawsze miał wszystko, co będzie mu potrzebne. Właśnie to jest powołanie, kiedy idziemy za Bogiem, kiedy nie mamy pewności jutra, kiedy tak naprawdę jesteśmy pewni, że zawsze będziemy mieli wszystko, co jest konieczne. Ale idziemy, bo ufamy. Idziemy za Bogiem, bo kochamy. Idziemy, bo chcemy być Jego głosicielami dobrej nowiny. Bracia i siostry, drogi Janie, myślę, że to wydarzenie dzisiejsze, które Ty tutaj przeżywasz, te święcenia diakonatu, jest wydarzeniem dla nas wszystkich. Nas, kapłanów, wszystkich tutaj zebranych przy ołtarzu, na pewno pobudza. Każdy z nas kiedyś był wyświęcony na diakona. Każdy z nas otrzymał ten charyzmat głoszenia Słowa Bożego. I dzisiaj na pewno każdy z nas się w sercu zastanawia, jak żyje tym Słowem, jak głosi to Słowo,
jak to, czy to słowo jest naprawdę w jego ustach żywe i prawdziwe i skuteczne. Ale też i myślę, że dla nas wszystkich tutaj, wiernych, zebranych, dla naszej parafii, jest to też dzisiaj wydarzenie, które nam mówi, że te powołania, które tak liczne są w tej parafii, są. Może są ukryte, może dzisiaj nam brakuje odwagi, a może właśnie przyszedł czas, aby wzbudzić tą wiarę w nas, aby się odrodzić, aby sobie przypomnieć tak naprawdę o tych prawdziwych wartościach, którymi żeśmy zawsze żyli, w których żeśmy wytrwali nawet najtrudniejsze czasy i które może dzisiaj gdzieś zostały pominięte, czy zapomniane, czy na które dzisiaj może nie mamy czasu, może nie zwracamy uwagi. Dlatego cieszmy się dzisiaj. Cieszmy się i módlmy się. I prośmy Boga o żywą wiarę. Prośmy Boga o to, aby ten nasz brat, który został wybrany Bogiem spośród nas, aby był narzędziem, bo jest częścią nas, jest wzięty z tego narodu, aby był dobrym narzędziem w ręku Boga, aby głosił to Słowo, żył tym Słowem, aby przez Jego pracę ludzie się nawracali, abyśmy my się też nawracali przez Jego pracę i Jego posługę, przez to działanie, które Bóg będzie dokonywał. I módlmy się za Niego. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy dzisiaj umawiali kapłanów. Abyśmy dzisiaj byli dla nich wsparciem, abyśmy zawsze pamiętali, że ta modlitwa nasza jest bardzo potrzebna. Ta modlitwa, którą możemy gdzieś tam cicho wspomnieć, wzmocnić Go i prosić Boga, aby Pan Bóg go prowadził i dał mu mocną wiarę. Dlatego zachęcam, aby się teraz w czasie tej Eucharystii, ale też i szczególnie teraz, od dzisiaj, gdy Jan zostanie diakonem, będzie się przygotowywał do sakramentu kapłaństwa, aby go otaczać szczególnie tutaj, w tej parafii, w której wyrósł, z której wychodzi, który został powołany, otaczać szczególną modlitwą, aby on tę modlitwę czuł, że ma za sobą lud Boży, który wyprasza i błaga Boga za niego, modli się za niego. Niech te święcenia, których się uczestniczymy, będą dla nas wszystkich ożywieniem naszej wiary i doświadczeniem Bożej miłości, Bożej obecności w naszym życiu i w naszej wspólnocie. Amen.